Cześć! Dzisiaj pokażę, jak przypisać parametry FL Studio do kontrolera MIDI. Intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Tips. I kłaniam się. Niezwykle nisko, jest wtorek, godzina 18, zatem czas na kolejną porcję wiedzy. Moi drodzy, dzisiaj będziemy przypisywać sobie niektóre z parametrów kontrolera MIDI do poszczególnych parametrów FL Studio. Mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie. Słuchajcie, z tego co pamiętam, jest to działanie permanentne, czyli na stałe, natomiast nie wiem, o ile to działa w FL Studio 20, dlatego za to sobie ręki nie dam uciąć i w tym momencie pokażę wam kilka prostych trików. Zaczniemy od najprostszej możliwej rzeczy, czyli od miksera. Jeżeli chcemy przypisać na przykład parametry takie jak na przykład volume, fader do naszego kontrolera, nic prostszego. Moi drodzy, tutaj mamy taką małą opcję, multi-link to controllers. Bardzo prosta i wręcz no, widoczna na pierwszy rzut oka. Z tej opcji postaramy się dzisiaj skorzystać. Żeby to zrobić, moi drodzy, klikamy lewym klawiszem, lewym przyciskiem myszy i wybieramy sobie nasze potencjometry, do których chcielibyśmy przypisać na przykład nasze parametry. W związku z tym, jeżeli już wszystko mamy wybrane, moi drodzy, to musimy, że tak powiem, zakręcić tymi parametrami, które chcemy przypisać, na przykład te cztery pierwsze, i załóżmy, że interesują mnie te cztery potencjometry. W związku z tym, w tym momencie, moi drodzy, wracamy do tego przycisku, klikamy go prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Override Generic Links. I proszę bardzo. I teraz, tak jak widzicie, mamy insert 1 volume, czyli parametr, którym chcemy sterować. Jest to 1 na 4, co oznacza, że wybraliśmy 4 parametry, które chcemy przypisać do jakichś konkretnych potencjometrów, na przykład na kontrolerze. Wybierzmy sobie te 4. 1, 2, 3. Tak jak widzicie, tutaj wszystko się zmienia. I 4. I w tym momencie, kręcąc tymi gałkami, mogę sterować potencjometrami w FL Studio. Tak to mniej więcej wygląda. No dobrze, ale co, moi drodzy, jeżeli chcielibyśmy na przykład zastosować to samo dla jakiejś wtyczki, dajmy na to. Wejdźmy sobie w takim razie w Channel Rack i dodajmy jakąś, nie wiem, wtyczkę, na przykład 3X OSC, niech będzie. Najprostszy możliwy syntezator, tak żeby to było prosto wytłumaczyć. I zróbmy to samo, moi drodzy, czyli klikamy lewym przyciskiem myszy na Multi-Link to Controllers, następnie wybieramy na przykład, że chcemy sobie przypisać strojenie poszczególnych oscylatorów do faderów, czy też do potencjometrów na kontrolerze. W związku z tym 1, 2 i 3. No i teraz, moi drodzy, robimy dokładnie to samo, czyli prawy przycisk myszy, Override Generic Links i no na przykład tutaj 1, 2, 3. I tak jak widzicie, moi drodzy, już w tym momencie mogę sobie sterować tym strojeniem w naszym syntezatorze. Tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy, jeżeli chodzi o przypisywanie tych parametrów. Sposób jest prosty, przejrzysty, szybki i to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. Oczywiście można też przypisać na przykład konkretne nuty do padów, aczkolwiek szczerze wam powiem, że sam nigdy z tego nie korzystam. Jeżeli chodzi o pady, to najczęściej korzystam z FPC i w tym momencie być może wam to pokażę, bo tak chyba będzie najprościej, moi drodzy. No właśnie, moi drodzy, załóżmy, że mamy taką FPC-tkę i chcielibyśmy do niej, dajmy na to, że przypisać konkretne pady. Tych padów mamy dwa banki. Ja przypiszę 8 dźwięków, bo wydaje mi się, że tak chyba będzie najprościej, moi drodzy. Tutaj mamy jakieś podstawowe. Podstawowe 8 dźwięków, które postaram się przypisać do naszego FPC, chociaż być może postaramy się też przypisać kolejne banki padów. Zobaczymy, bo tych dźwięków mamy dwa razy więcej, nawet jeśli, więc spróbujmy to zrobić, moi drodzy.
Może zacznijmy od tego. I tutaj opcja jest bardzo prosta. Możecie tutaj oczywiście też załadować swoje sample, bo to niczemu nie szkodzi, natomiast my podziałamy dla przykładu na tych. Wybieramy sobie opcję Map Notes for Entire Bank. I w tym momencie możemy wybrać pady, które będą odpowiadać za konkretny dźwięk w FPC-tce. Zmieńmy sobie bank. No i w tym momencie, moi drodzy, wszystko powinno działać. Zobaczmy. Drugi bank. No i już możemy grać perkusję za pomocą padów. Cokolwiek. No i tak dalej, tutaj już możecie sobie działać dowolnie, więc jeżeli chodzi o perkusję, to ja mimo wszystko korzystam z FPC-tki, jeżeli już chcę ją grać za pomocą padów, to samo możecie oczywiście zrobić z innymi samplami, jeżeli wycinacie coś na przykład w Edisonie. I to tyle z mojej strony na dzisiaj, moi kochani. Jeżeli znajdziecie chwilkę, to możecie też do mnie wpaść na inne media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud i Instagram. Ja jestem Bonifacy i trzymajcie się ciepło, a jeżeli szukacie pomocy w kwestiach związanych z produkcją muzyki, to zapraszam na naszą grupę facebookową Selfmade Beats. Pomagamy sobie, wspieramy się, oceniamy nasze utwory, także jest tam miejsce i dla was jesteście tam mile widziani, także serdecznie zapraszam. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.